Serdecznie witam wszystkich, którzy przybyli na nasze spotkanie ze sztuką, z fotografią. Pozwolicie Państwo, że nie będę wymieniał godności tytułów, ponieważ potraktujmy się dzisiaj wszyscy jako odbiorcy sztuki i miłośnicy sztuki. W takich momentach z reguły przybliża się biografię autora. Dzisiaj autor jest młody, jesteśmy prawie rówieśnikami, więc pozwolę sobie na zupełnie inną refleksję. Ktokolwiek z Państwa znał twórczość Bogumiła Króżla, ja w tej grupie też się znajduję, byliśmy pewni, że specjalnością jego działalności była fotografia Ludwicza, Mielca, ale i wielu innych miast w Polsce. I można powiedzieć, że to są znakomite fotografie, które zresztą mieliśmy okazję podziwiać 15 lat temu na jednej z wystaw w naszym muzeum. Dzisiaj autor zaproponował nam zupełnie coś innego. Po prawej stronie czarno-biały Kraków, który z jednej strony jako jedna z pereł naszej polskiej kultury urzeka swoją monumentalnością, z drugiej strony jest po prostu uroczym miastem pełnym wielu zakamarków, pełnym bogatej historii. Po drugiej stronie z kolei mamy magiczną Bieliczkę, która od wielu, wielu lat potrafi zaczarować każdego, który po raz pierwszy tam pojedzie i zobaczy. Więc te fotografie są dla wielu z nas wspomnieniem, czy możliwością dla, być może dla kogoś po raz pierwszy ujrzenia, jak to wygląda. Jeżeli dodam do tego wszystkiego, że autor, który chociaż pewnie się do tego nie przyzna, ale jest również i poetą, i muzykiem, tworzy się nam obraz duszy niezwykle artystycznej. W moim odczuciu, jeżeli twórca realizuje się z pełną swobodą w tak wielu płaszczyznach działalności, nie tracąc przy tym nic z walorów technicznych z jednej strony, a z drugiej strony potrafiący swoją twórczością dostarczyć nam, widzom, wielu wrażeń estetycznych, możemy wtedy powiedzieć, że to jest par excellence artysta. Takiego artystę dzisiaj gościmy. Bogumiłu, dziękuję Ci bardzo za to, że zechciałeś w naszym rodzinnym mieście Twoim również zagościć. I cóż, oddaję publiczność w Twoje ręce. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo za takie wprowadzenie, za tyle pochlebnych słów. Ja z kolei przygotowując kilka zdań na dzisiejszy wieczór, podzielę się z Państwem kilkoma refleksjami. Jest to dla mnie rok jubileuszy, mogę tak powiedzieć. Właśnie tutaj w muzeum, znaczy nie wtedy jeszcze nie w muzeum, ale właśnie w atelier Jadernego miałem wykonane zdjęcie. To był pierwszy mój kontakt taki świadomy z aparatem 30 lat temu dokładnie. Chyba 45, dokładnie. Czyli jest to taka okrągła różnica. Z kolei właśnie 30 lat temu zrobiłem pierwsze zdjęcie. Mam to zdjęcie do tej pory, szkoda, raczej mogłem to faktycznie pokazać dzisiaj, że było śmieszniej. To nie był Mielec, to nie była Trzciana, skąd właściwie pochodzę, tylko to był Kraków. I to jest o tyle ciekawe, to był 83 rok, w związku z tym trzeba było szanować każdą klatkę, która była na aparacie. Pamiętam aparat, na jakim robiłem, to była Wilia, nieśmienna. I tak się to właściwie można powiedzieć zaczęło. Następny właśnie taki, jeśli miałbym mówić o jubileuszu, to jest z kolei 20 lat temu po raz pierwszy, można powiedzieć, świadomie zacząłem wykorzystywać aparat do zarabiania na chleb, że tak to w ten sposób ujmę. Później przyszły wystawy, nie ukrywam, że dużo wysyłałem na konkursy, gdzie konkursy fotograficzne w Polsce, za granicą, gdzie zdobyłem kilkanaście nagród. I przyszedł rok 98, gdzie wtedy już kilka lat fotografowałem z lotu ptaka i wtedy właśnie zostałem zaproszony do podzielenia się fotografią Mielca z lotu ptaka. Wtedy jeszcze była to naprawdę niszowa fotografia.
Przed chwilą zostałem zapytany o preferencje, cyfrowy aparat czy analogowy. Powiem tak, że analogowy niestety, albo stety, każdą klatkę trzeba było szanować i było to świadome fotografowanie. A ja się czasem nabieram na tym, że fotografując cyfrowo, robi się tysiące zdjęć, później się siedzi i wybiera się. Wiadomo, że każdy jest powiedzmy technicznie dobry i tak dalej, natomiast są niuanse. Jest to bardzo duża łatwość. Cóż mogę powiedzieć jeszcze o wystawie? Faktycznie prezentuję Kraków, z którego wybrałem 30 zdjęć z mojego albumu, czarno-białego albumu. Jest to, można powiedzieć, w tym momencie wszystko wydajemy kolorowo, barwnie i tak dalej, natomiast ja mam sentyment do czarno-białych zdjęć, stąd w ogóle taki pomysł, żeby tak pokazać Kraków. Drugą, zresztą napisałem to we wstępie do wystawy, ideą, która mi tu towarzyszyła przy fotografowaniu Krakowa, założyłem sobie, że ma być to fotografia bez ludzi, pokazanie Krakowa bez człowieka, i nie używałem do tego sprzętu komputerowego, żeby wymazywać. Czasem było to niestety trudne oczekiwanie odpowiedniego miejsca, czasu, żeby nie było żadnego człowieka w kadrze, nawet 3-4 godziny, albo podejście następnego dnia i tak dalej. Państwo możecie ocenić, jak to się ma w albumie, jak to Państwo będziecie postrzegać. Zachęcam najpierw do popatrzenia na fotografii i spróbowania, bo myślę, że wiele osób zna Kraków, może i bardzo dobrze, i spróbowania rozszyfrowania, jakie to jest miejsce, jaki to jest detal, a dopiero później skorzystania z opisu. Natomiast jeśli chodzi o część Bieliczki, jedno sprostowanie. Tego właściwie kilka zdjęć można stąd zobaczyć, udając się na nową trasę turystyczną. Tu mnie może poprawisz, to jest trasa górnicza czy? Górnicza. Trasa górnicza. Jest trasa górnicza i chyba trasa geologiczna. Są dwie trasy, gdzie faktycznie można kilka miejsc zobaczyć. Byliśmy na tych trasach, natomiast 20 kilka fotografii pochodzi zupełnie z terenów, miejsc niedostępnych dla zwykłego turysty. Są to między innymi 8 poziom, gdzie to jest najniższy poziom w kopalni, znaczy 9 jest zalany, czyli tam de facto nie można wejść. Natomiast 8 poziomem jeszcze można chodzić, spotykając właśnie bardzo ciekawe miejsca. Zachęcam do zapoznania się z opisami, dlatego że one po części tłumaczą, co to jest. Można też zobaczyć, jaka to jest różnorodność i jaka to jest ogromna praca górników, co oni zrobili pod ziemią. Bo myślę, że kopalnie węgla kamiennego są też efektowne, ale to nie jest to, co kopalnia soli, która po prostu jest skarbem. I to zresztą wiem, że to jest skarbem narodowym. Cóż mógłbym jeszcze dodać? Wrażenie zrobiło kilka miejsc, podzielę się z Państwą refleksją taką. Wrażenie zrobiło kilka miejsc kopalni, jedno najbardziej chyba szczerzone, kryształowe groty. Z tego, co powiedziano mi, rocznie chyba wchodzi 5-6 ekip fotograficzno-filmowych. Miałem to szczęście właściwie w jedną sesję tam spędzić parę chwil. Jest to bardzo trudna fotografia, dlatego że po prostu sami Państwo się domyślają, że tam nie ma oświetlenia. Jeśli ktoś był na trasie turystycznej, wszystko jest oświetlone. Natomiast te zdjęcia, wszystkie zdjęcia pochodzą z zupełnej po prostu ciemności, czyli trzeba wydobyć światłem, a nie można tego tony wziąć do kopalni. Trzeba wydobyć światłem przy pomocy właśnie ludzi, z którymi się idzie. Także to jest taka praca, można powiedzieć, zespołowa. Żeby nie przedłużać, mam nadzieję, że ta wystawa będzie się podobać, że książki, które też prezentuję, będą się podobać. Jeśli ktoś ma jakieś też uwagi czy pytania, to będę do dyspozycji po tej części, powiedzmy, oficjalnej. Pozostaje mi na koniec bardzo podziękować Januszowi za pomoc tutaj przy wieszaniu, przy eksponowaniu, radę, i pomoc fizyczną przy wieszaniu zdjęć. Wydaje mi się, że ekspozycja i sama sala jest fantastycznie zrobiona, fantastyczne światło. Marzenie to, myślę, że pozazdrościć w Krakowie, nie wiem, czy jest taka sala do wystawiania fotografii, takiej ilości fotografii, chyba nie ma. Są mniejsze galerie, ale tu jest ukłon w stronę i władz muzeum, że taką salę podali do dyspozycji.
Także dziękuję, no może właśnie tak, nie po nazwiskach, ale dziękuję dyrekcji Samorządowego Centrum Kultury. Dziękuję dyrektorowi z Muzeum Oborskim, no i kustoszowi. Dziękuję także sponsorom, bez których ta wystawa, no sami Państwo wiecie, że nie odbyłaby się, firmie Wójcik Złotnik, firmie Absolut. I dziękuję za Państwu, za przybycie, za to, że chcieliście zobaczyć cząstkę mojego Krakowa, cząstkę mojej Wieliczki, mam nadzieję, że w przyszłości cząstkę mojego Mielca. Dziękuję bardzo. Proszę Państwa, jeszcze jedna uwaga. W przejściu do części fotograficznej można kupić albumy autorstwa Bogumiła, Kraków zakręty w kamieniu i skarby Wieliczki oraz tomik jego poezji. I w imieniu autora i swoim zapraszamy też na symboliczną lampkę wina i życzymy przyjemnego odbioru. Dziękuję. Tak, ja nie wiem, tak, ja już wiem, tak, że...